Witam serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Sims 4. Pobrałam różne mody, więc te konie, uwaga, uwaga, teraz wyglądają bardzo realistycznie. Zobaczcie na Hakamadę. Te detale, w ogóle tutaj te żyły, widać cienie. No, od razu lepiej się gra, nie? O, jak widzicie tam z tyłu, mamy Fiordzika. Czekajcie. Aż normalnie... O, dobra. Zatrzymuję, bo ten Fiordzik jest w ciąży, a zaraz wam konkretnie powiem. Zobaczcie na te oczy, nie? Pięknie to wygląda. Te mody w ogóle możecie znaleźć w linkach na YouTubie, nie? Ogólnie, więc tam wpisujecie sobie CC chyba mod, coś takiego. Sims 4 Horse, konie i tam wam wyskoczy na bank. Nie? No, dobra. W każdym bądź razie stworzyłam sobie Fiordzika. Patrzcie, jak wygląda cudownie. Fiordzik ma na imię Mercy oczywiście, no bo jakże inaczej. Levante. Levante zmieniłam maść, bo to jest źrebak Hakamady od Wilbera, jak już pamiętacie. Tylko zmieniłam troszkę umaszczenie i tutaj strzałkę dodałam, no bo stwierdziłam bez sensu mieć drugiego takiego samego konia jak Wilber. I czekamy, bo nadal rośnie. I w międzyczasie właśnie stworzyłam sobie Fiordzika. Patrzcie na tą pręgę. Nawet nie pytajcie, jak ja to zrobiłam, bo było tak trudno zrobić tą pręgę, że i tak cud, że w miarę prosto wyszła oprócz tutaj tego załamania. I tak jestem dumna. O, proszę bardzo, tak macie z góry. I co? No i pokryłam właśnie tego Fiordzika Mercy Wilbusiem? Tak? No Wilbusiem. Wilbus, o. Wilbuś właśnie pokrył i zobaczymy, czy znowu wyjdzie srokacz, czy może jakiś mini fiordzik. Jestem ciekawa. Dobra, dam play, bo teraz to już może zacząć rodzić. Bo tutaj bardzo szybko ogólnie... O. Ogólnie bardzo szybko tutaj konie zachodzą w ciążę i od razu rodzą. No może nie od razu, ale tak po dniu. O, o, proszę. Ciąży i takie te baletnice tutaj. No pięknie, super kadr. Jak zwykle ja nagrywam sprawiające oko. Dobrze, tu mamy Stachumiła. Pójdźmy sobie do Wilbusia, bo Wilbusiowi zmieniłam grzywę. W dalszym ciągu ona nie jest dwukolorowa, ale no już lepiej wygląda, nie? Z jakiegoś moda tam znalazłam. Już tak bardziej, wiecie, profesjonalne. Te oczy trochę takie ma, Chociaż Wilbuś ma takie małe oczy. Można by było zaliczyć. No dobra, powiedzmy, że jest dobrze. Trochę mu zmieniłam budowę. Wiadomo, że on zada nie ma wyżej, tylko no taka najbardziej była adekwatna, bo wszystkie inne to były takie, wiecie, za szczupłe. Jak dla Wilbera. Dobra, no jesteśmy w moim nowym ranczu. Jak ostatnio roleplay robiłam, to nie wiem, czy widzieliście, bo wszyscy mogliby nie widzieć, więc o. Tak wam pokażę. Tak teraz się reprezentuje moje rancho. Tu mamy stajnie z boksami. Ujeżdżalnie oczywiście. Moja chata, w której sama żyję. Nice. Może jakiegoś męża się doczekam. mamy zagrodę. Zagroda ta jest niby dla koni, a jednak dla kóz, baranków. Których nie ma, nie wiem, gdzie się podzieli. No i ten teren, wiadomo, niby nie należy do mnie, ale i tak konie korzystają. Tu mamy taki mini tor crossowy, powiedzmy, bo jest na zewnątrz. Nie wiem, tego też nie mogę... Chociaż? Czekajcie. O, co jest? Ale wydupcyło. O, widzicie? Tu nie mogę. Mogę skakać, ale nie mogę przestawiać tego toru. O, można sobie zmienić na dzień. Spoko rozwiązanie. Bo nie trzeba czekać. Szkoda, że nie da się dnia od razu dać Simsa. No trudno. Dobra, dajemy na ryb życia i czekamy na źrebaczka. Dam sobie kamerę na Mercy i sobie przyspieszymy teraz na fulla. Ogólnie włączyłam mod, że mają mi się nastroje nie zmieniać. Chyba, że to się...
Resetuję. Pod każdym... Co? Ale to śmiesznie wygląda. O. Teraz. Czy ona ma podkowy, czy ja jej zdjęłam? Słychać jakby miała. Ma podkowy, dobra. Okej. Okay. Znaczy ona urządza sobie teraz przechadzkę po ranczu. No dobrze. Dobra, mieliśmy sobie przyspieszyć. Sobie przyspieszmy. Fajnie, że ta ciąża jest tak fajnie zrobiona. Jeny. Co? Ha, dobra, nie będzie. Myślałam, że już rodzi. A że na przykład jak już się zbliża... A czemu Levante? Saucyca przed chwilą? Nie, co się zbugowało? What? Tak. No, klaczy opada brzuch, bo ja nie mogę się wysłowić normalnie. I widać lekko żebra. O, cię? Widać żebra i brzuch idzie na dół. Dobra, Benki. Co wy tu robicie? Oj, cały czas wchodzą ze sobą do boksów. Ja nie wiem, o co chodzi. To z powrotem. Tam i tu grzywą zasłania. Koniu, ale Levante, tam jest swoja mama. Co jest grane? Dlaczego? Nie mogę z tego, oni się tak otwierają. Dopiero zaczynam. A, fajnie. Widzicie to? Ja dopiero 5 godzin gram w Simsy. 4, ja cię sunę. No tak, tak jest, bo jak nie przyszedł ten dodatek Rancho, to ja tak naprawdę nie miałam co robić w czwórce. A teraz jak ten dodatek wszedł, to jest lepiej, nie? Oj, nie mogę z tym przenikaniem tak samo. Dziwne. Dobra, mam nadzieję, że jak przyspieszę na przykład i ich zostawię. O, mamy taki widok ładny na góry. Ja cię sunę. Wow. Szkoda, że nie jest ta mapa taka, wiecie, odblokowana, że sobie jak w Star Saby jeździcie. No dobrze. O, chyba rodzi, czy co? Wyszczotkuj sierść. No świetnie! Przestraszony. Gdzie on jest? A, przestraszony z matką. O, tu mamy te kuski. Jakie słodkie. Bardzo fajne. Muffin. Muffin. Każdy to muffin? A to jest koza. No koza. Dobrze, dobrze powiedziałam. Dobra, ja tutaj się spieszyłam, a widzicie, tej się nie spieszy, kurde, żeby urodzić tego źrebaka. Schowaj do wyposażenia, okej. Okay. Hopaj, siupaj, hopaj, siupaj. Czy te kuski będą kiedyś starsze, czy one będą zawsze takie małe? To jest dobre pytanie. Ona jest dorosła! Co jest grane? No pisze, że jest dorosła. Aaa, dalmatyńska owca miniaturka, więc ja mam owce i kuski, no dobrze. Prawie jak Alicja tu wygląda. A gdzie ta kuska? Tu jest kuska i ona jest też dorosła? Ale ja jestem normalnie jakaś, nie wiem. Ja myślałam, że to są małe kozy, wiecie o co chodzi. Haki się tarza. Dobrze. Oczywiście, że tak. Ta grzywa jest boska, nie? Pięknie pasuje. Dobra, nara. Słuchaj, Mercy. Dawaj tego źrebaka, zobacz jaki masz... O kurde, ale już ma brzuch. To już chyba się zbliża ten termin. Wilber, jesteś z siebie dumny? Wilber jest ogierem w grze. Nie ma szansy dać potomstwo. O, proszę bardzo, jak się kłócą. Jak się kłócą o tego. O Wilbera. Cała hakamada. Odgoniła Mercy i nara. Co się tu dzieje?
Dobra. Damy kamerę. Na fulla przyspieszamy. Dawaj, merci, merci. To jest rybaka, to jest rybaka, to jest rybaka. Nie biegaj. No, o, fajnie śpi. Zobaczymy w takim razie, czy urodzi w boksie, czy gdzieś na zewnątrz. Myślę, że to jest taki random, nie? Aż sobie kawkę wypiję, bo nagrywam to rano. Jako odważny koń Wilbur z powodzeniem pocieszył konia o imieniu Lewanty. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Mi się wydaje. Patrz, ej, co jest? I znowu Lewantę piłcyca z niej. A dlaczego tak się dzieje? To się tak zbagowało? Czy to tak jakby chcieli coś trochę, wiecie, zamącić w tej naturze? O matko, normalnie zaraz ten brzuch to jej. O proszę, sika, świetnie. Nie ocenzurowali, o panie. No, w trójce jest ocenzurowane, ciekawie. Wow. Dobra, przyspieszmy. Zobaczmy, jak ciało tutaj będzie się zmieniać. Udowa konia. Wow. No mega to realistycznie wygląda. Zobaczcie, to wygląda jakby zaraz miała ten brzuch mieć na ziemi, nie? Pod spodem. Okej, drugi raz sikała. Może to jest jakiś przypadek, albo tak jest. Ja tam dokładnie nie wiem, bo no, nigdy się hodowlą koni nie zajmowałam. To, co wiem, to tam wiem, ale takich szczegółów, czy klacz tak robi, czy tak przed porodem, no to raczej nie miałam z tym styczności. No ale czekamy. Dawaj, Benek. Czyli w takim razie już drugi dzień mija i ja myślałam, że ona już będzie ten. Ja was, widzów, ściemniłam, że to tak szybko mija, a to jednak nie mija tak szybko. O co chodzi? Czekamy na źrebaczka, no. Jak co małego fiorda. Czołgniemy poziom czwarty temperamentu, Hakamada. No to może być groźnie. Żartuję. Żartuję oczywiście. O, trzeci raz. Kała. O, patrzcie, jest! I znowu to samo. Widzicie, że pisze komunikat, że zaczął się poród tutaj po prawej. Że oszaleje z niecierpliwości, tymczasem merci. Nie no, mocne to jest mocne. Czy da się jakoś to zmienić? Nie da się, dobra. No to czekamy jeszcze z tą kupą. Dobra, wstawaj. Chodź tutaj. Czemu ja nie mogę tu podejść? Czemu nie mogę tu podejść? Dobra, weźmy sobie na przykład, zamknijmy teraz. Zablokuj dla wszystkich koni. I tu damy zablokuj dla wszystkich koni, żeby nie wyszedł ten źrebak na przykład. Dobra. No i lecimy, dawaj. Druga w nocy, niby poród się. O, dobra, mamy. I. Ubogam, żeby ten źrebak się nie pojawił za boksem. No. I co? Halo. Halo! Źrebak! Okej. Jest! Mamy! Klaczkę mamy! Ja cię sunę! Dobrze. Czyli tak. Nazwisko opcjonalnie. A czyli nie można, nie trzeba nazwiska w takim razie? Nazwisko. Dobra, dajmy tak jak moje wszystkie konie mają i ja. A imię? Kurde, no nie wiem, nie wiem.
Merci, no to może. Nie marcepanek chciałam, ale to nie, to klacz jest. Nie marcepanek. Milka. No Milka to jest takie już oklepane, no kurde. Wszystkie mi się imiona podobają takie oklepane. Dobra, niech będzie. Nie wiem, co niech będzie. Mała M. Nazwijmy ją Mała M. Tak, dokładnie. Jaka muzyczka. Jaka muzyczka. Gdzie jest? A, fajnie. Ona już schudła, nie ma źrebaka. Halo. Gdzie jest źrebak? A, super! Od kiedy to się rodzi źrebaka za okrąg? Co to się kurde, i kolejny Wilber, niestety. Ja nie wiem, Wilber ma jakiś gen chyba tutaj mocny dość. Sobie od razu zmienimy maść tego źrebaczka, co wy na to? Nie będziecie źli? Żeby wiecie, bardziej realistycznie to wyszło. Montani Lorray. O, siema. Siema, laskę. Ojejku. I nawet budowę ma takiego Wilbusia. Dobrze. Musimy sobie umaszczenie po prostu jakieś przybliżone, nie wiem. A, czyli taki srokaty został. Okej. O, co chodzi? Jak to usunąć w takim razie? O, w ten sposób chyba. Bo inaczej się nie da, nie wiem czemu. O, taką żyrafę zostawimy. Ale słodziaki są te normalnie. Albo weźmy takiego fiordzika, zróbmy. Tylko srokatego. Ej, to będzie dobry plan. Dobra. Jaka żyrafka, szokoladka. Wstecz. Czyli tak. Czy to jest taki. Ja myślę, że ta maść jest adekwatna. Niby jelenia, ale taka. Bobłanej nie ma tutaj stricte. Ta jest bardziej jelenia. Ta jest błana. Czy jelenia. Dobra, nieważne. Ta najbardziej pasuje, taka fajna. Kolorystycznie. Więc dajmy to. Shine. Okej. Dobra, nie będzie ten shine, no i co? Ale żebym zrobiła teraz. Naprawdę. O, jakieś łatki damy na przykład tutaj. Tylko białe oczywiście. Jakieś serduszko, wiecie o co chodzi. Dobra. Jeszcze na przykład jeszcze tutaj. A, bo ja dałam ten efekt motyla.
efekt motyla, odbicie lustrzane po prostu. O. No i powiedzmy, że tak, bym chciała. No i co? No i git chyba, nie? Tutaj bardziej zróbmy takie szarawe. O. Jeszcze bardziej szare takie chrapki by były. Pięknę. Dobrze. I co jeszcze możemy zrobić? Tą pręgę... A właśnie, ja wam pokażę, jak ja tą pręgę zrobiłam. Patrzcie to. Na źrebaku to jeszcze gorzej będzie. W sensie jeszcze trudniej. Ale coś w ten deseń. O! I tu musicie celować. O! To nie jest łatwe, no przysięgam po prostu. 100 lat mi to zajęło. O! Teraz ta strona. O! No i mniej więcej tak teraz szybciej poszło, bo już wiedziałam, jak to pociągnąć. No i git. Fjordo Hucu, zapraszamy. Dobrze. Oczywiście grzywa. Grzywę niestety będzie można, ale dopiero potem zmienić, więc powiedzmy, że będzie ta kremowa. Potem zrobimy grzywę Fjorda. Urzę coś mi. A ogon też? Ogon też trzeba być. Tak, dobra. No i pięknie. No i mamy słodziaka w takim razie. No i taki jakby się urodził, to bym była happy. A znowu się urodził kolejny mały Wilbur. Nie wiem, o co chodzi. W trójce jest tak niezależnie, jakby różnie. A tutaj widzicie. Tutaj po ojcu. No i mamy, teraz się zgadza. Teraz się zgadza mniej więcej. I nawet pręga teraz troszkę prosto wyszła. Dobrze. Ciekawe, czy da się od razu postarzyć te źrebaki. Nie wiem. Odblokuj. Ja już biegnę, nie? Zawołaj zwierzaki, Bakinja. O! Dlaczego przyszedł Levante? Ej, coś się... Patrzcie, jak idzie. Coś się zwagowało. No nie, no i wszyscy. I to właśnie tak jest. Dobra. Zapraszam. No. Teraz tak, poproszę tutaj. Zawołaj zwierzaki. Wilbur. Nie. Zablokuj. No ej! No nie! Widzieliście to? No co za dziady. Zawołaj zwierzaki. Po prostu mała M nie chce być z mamą. A, nawet mamę wyrąbało. No nie no. Dobra, idźcie panie! Nie! Ja już nie zamykam nikogo, daj odblokuj. Nie ma sensu, nie chcę mi się z tym bawić. Ten wchodzi, tamten wychodzi. Ojejku. Dlaczego to tak jest, że on taki smutna jest, czy co? Jak to tak bez dziecka można łazić? Przecież to jest nienaturalne w ogóle.
Dobra, sprawdźmy, może teraz się uda. No nie. Przecież ja nie wołał Whippela. Ja pierdzielę, zawołaj zwierzaki. Dobra, może się uda. Nie no, baran mi stanął. Dobra, to się jednak nie uda. Widzicie, co tutaj się dzieje? Tu już Wilmer za zakrętu galopuje do boksu. No jakbym go widziała na żywo, nie? Chciałam jakąś fotę chociaż im strzelić. Ale wydaje mi się, że chyba nie strzelę fotę. Dobra. Nie będzie. Weźmy ich, dajmy sobie na przykład na ujeżdżalnię. To jest zwierzaki M. Mercy. No i co? Zawołałam i wychodzę. No świetnie. M. No patrzcie, w ogóle to nie jest jakby ze sobą powiązane, nie rozumiem. Dlaczego ona do Mercy nie idzie? O, w końcu. Nie, 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 nie. Ale to jest jakiś absurd w ogóle, widzicie? Za każdym razem, co ich wołam, to przylatuje jakiś inny koń, żeby mi to zniszczyć, nie? A na przykład zablokuj dla... I mogę sobie wybrać, czy nie? Nie mogę sobie wybrać dla kogo. Matko jedyna. Właśnie dlatego ja nie lubię tego, że ja muszę tymi zwierzętami sterować. W sensie... Nie mogę za nich. Tak jak w trójce. Nie mogę być nimi. O, może tak. Jak to określić? Tylko, że niby, wiesz, zawołaj zwierzaki tutaj, tam, a nie, że ja se sama podchodzę tym koniem. Trochę jest to wkurzające, no bo widzicie, no nie da się tak. O, ja tu wyjdę i zaraz, no, no i zaraz mi ta. Zaraz mi ta przyleci. I co? I teraz dajemy zablokuj dla wszystkich koni. I teraz ich zamkniemy, proszę bardzo. O. No nie wiem, dlaczego ona tutaj nie idzie do tej matki. No, idźcie, idźcie w końcu. No brawo. No dziękuję. No w końcu, no żeż kurczę. 100 lat czekałam. O, jak słodko. Czy wy to widzicie? Jakie to słodkie jest. Normalnie trzeba zrobić screena. Ojejciu. Dobra, mamy skina zrobionego. To co, Kali, robimy hodowlę, nie? Wielką. W takim razie. Wielka hodowla tutaj na ranczu. Dajcie jakieś propozycje, jakie rasy na przykład nowe stworzyć, czy coś w ten desen. I będziemy działać, nie? Albo jakieś nowe konie, które chcecie, żeby się tutaj u mnie oczywiście znalazły. Ja nie mogę z tego Levante, no. W końcu, no, do swojej mamy poszedł. Brawo. I każdy u siebie happy, Wilmer śpi, no i wszystko się zgadza. Możemy zakończyć odcinek. Dobrze, fajnie. W takim razie, pamiętajcie, łapka w górę. I subskrybujcie kanał. I do zobaczonka, widzimy się w kolejnym odcineczku. Papatki.